Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem.b. Witam Was dzisiaj w nowym filmie i zapraszam Was na film o takich moich ulubionych top 5 kosmetyków do pielęgnacji. Będzie to zarówno pielęgnacja twarzy, jak i ciała, także mam taką nadzieję, że ten film przypadnie Wam do gustu. No i nie przedłużając, zaczynamy. Kolejność będzie przypadkowa, bo było mi ciężko tutaj znaleźć taki jeden kosmetyk, który byłby najlepszy, żeby je tak uszeregować od pierwszego do ostatniego. Także kolejność jest przypadkowa i tutaj na początku serum Eveline Mezzo Serum Push Up do biustu. Jest to już moje, nie wiem, chyba 10 opakowanie tego serum. Bardzo je lubię i jak się kończy, to kupuję następne. Jest to serum, dzięki któremu skóra jest taka napięta, zwarta. Myślę, że zapobiega też rozstępom, ponieważ no u mnie jakoś rozstępy się nie pojawiają, nie nasilają, także jest super. W momencie, kiedy pierwszy raz użyłam tego serum, to czułam takie ściągnięcie skóry i taki niewidzialny biustonosz, jak tutaj bodajże producent pisze. No potem z biegiem stosowania rzeczywiście już tak tego nie odczuwamy, ale jak tylko próbuję odstawić ten kosmetyk, to widzę pogorszenie napięcia mojej skóry, także na zdecydowanie robi robotę. Podobno tutaj składniki w nim zawarte są też używane w niektórych kosmetykach przeciwzmarszczkowych, zwłaszcza azjatyckich. Ja kiedyś próbowałam sobie tutaj na przykład nakładać na lwie zmarszczki, żeby je wypełnić. Także też można próbować, ale delikatnie, bo ono generalnie nie jest rekomendowane do twarzy, także żeby nas tutaj nie podrażniło i nie uczuliło. Jedyny minus tego kosmetyku jest taki, że czasem, kiedy przed nim nałożę antyperspirant, to potrafi się rolować albo z innymi balsamami, albo z antyperspirantem. Także ja go nakładam na skórę w pierwszej kolejności, a dopiero potem inne kosmetyki, żeby to wszystko razem mi się nie rolowało. Kolejny kosmetyk również do ciała i jest to balsam Venus. Jest to balsam po goleniu, po depilacji. Ja go używam zarówno do nóg, jak i do innych części ciała, do twarzy, niewielkiej ilości i naprawdę robi robotę. Skóra potem po goleniu i po depilacji nie jest zaczerwieniona, ona nie jest podrażniona, nie ma takiego uczucia bólu, pieczenia i dyskomfortu. Kosztuje nieco ponad 7 zł, już wielokrotnie pojawił się w moich ulubieńcach i w tenkach i w ogóle, także bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. To też już jest moje któreś z kolei opakowanie i nie wyobrażam sobie nie mieć tego kosmetyku. Jak tylko mi się kończy, to biegnę po nowy. I teraz przechodzimy do twarzy. I dla naszej celi bardzo ważny jest dokładny demakijaż. I ja tutaj jako taki mój top ulubiony mam płyn micelarny z Bourjois. Bardzo dobra jakość w stosunku do ceny. Bardzo dobrze zmywa makijaż. Nie podrażnia, nie piecze w oczy. Także naprawdę mój ulubieniec. I też już cały czas trafia ulubieńc, denka i tak dalej, bo ja cały czas kupuję następne i następne opakowania i jak to mi się skończy, to też na pewno kupię następne. Jakoś na razie nie odczuwam potrzeby poszukiwania innego płynu micelarnego. Próbowałam z jakimiś takimi do demakijażu wodoodpornego, ale one zawierają olejki i niestety ja za tym nie przepadam. Także w momencie, kiedy nie mam makijażu wodoodpornego i nie muszę takich kosmetyków używać, to nie lubię. Kolejny ulubieniec to Pepstart Clinic krem pod oczy. Ja go używam zarówno rano, jak i wieczorem. Bardzo ładnie redukuje opuchliznę, zasinienia, ładnie rozświetla skórę pod oczami. On ma taki delikatny shimmer, ale myślę, że też ma działanie takie zwężające naczynia krwionośne, dlatego że jak kilka dni go nie używam, to widzę, że te zasinienia pod oczami rano, zwłaszcza jak jestem niewyspana, to są większe, więc staram się go używać regularnie. On jest niby na dzień do stosowania rano, ale ja często go używam również wieczorem po ciężkim dniu, tak żeby sobie skóra odpoczęła fajnie. Dobrze się sprawdza pod makijaż, zwłaszcza jeżeli używamy korektora pod oczy, to fajnie wcześniej tą skórę przygotować i nawilżyć, żeby ten korektor pod oczy jej nadmiernie nie przesuszył. Bardzo dobrze mi się sprawdza, bardzo jestem z tego kremu zadowolona. Nie wiem, czy kupię od razu ponownie następne opakowanie, jeszcze się zastanawiam, bo tu jeszcze troszkę mi zostało, niedługo trafi pewnie do tenka. Ale jeżeli nie od razu, to kiedyś na pewno do niego wrócę. Zastanawiam się, czy teraz sobie jeszcze nie przetestować czegoś innego, tak z ciekawości, a do tego na pewno wrócę i gorąco Wam polecam. Naprawdę jest świetny i świetna też jakość do ceny, bo myślałam, że jest droższy, on chyba w okolicach 100 zł kosztował, także naprawdę super. I ostatnim w tych top 5 kosmetykach jest produkt, którego nie mam w tej chwili, ale miałam i używałam. Ja wstawiałam tutaj zdjęcie na przebitce gdzieś. Jest to krem Etrebel Energy C, krem do twarzy, krem z witaminą C, taki energetyzujący, dosyć drogi. Ja go kupowałam u kosmetyczki, ale fantastycznie nawilża, daje takie ukojenie, rozjaśnia przebarwienia, no bo jak to witamina C i naprawdę świetnie działa.
I był to chyba jeden z lepszych kremów do twarzy, jakie ostatnimi czasy używałam, bo nie z każdego jestem zadowolona. Na przykład taki, którego używam w tej chwili, niby też z witaminą C, ale już taki drogeryjny, nie do końca mi się sprawdza, no ale żal mi go wyrzucić. Natomiast ten z Etrebel naprawdę rewelacja i gorąco Wam polecam. Jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to koniecznie spróbujcie. On bardzo dobrze się sprawdza pod makijaż, nie roluje się. Ja go używałam też i na dzień, i na noc, chociaż on jest niby rekomendowany na dzień. Można na niego nałożyć makijaż, nic się nie stanie, fajnie nawilża, dobrze się wchłania, szybko się wchłania i ma taką dosyć mokrą konsystencję, ale nie żelową, bo ja za żelowymi nie przepadam. Także to są takie moje top 5 ulubieńców pielęgnacyjnych do ciała i do twarzy. Mam nadzieję, że taki szybki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę, tym bardziej za moją determinację, bo nagrywam ten film już drugi raz, dlatego że dzisiaj znowu mikrofon mi zrobił jakiegoś psikusa i tym razem pomimo tego, że był włączony, to mi nie nagrał dźwięku, więc teraz wieczorem muszę nagrywać film jeszcze raz, pomimo tego, że już słońce zaszło i muszę się ratować z kolei lampami w tej chwili. Także za determinację dla mnie kciuki w górę. Zapraszam Was na bloga, Facebooka, Instagrama, wszystkie linki w opisie na dole. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić nowych filmów. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!